Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 23, kariera zawodnika Romeo Beckham. W poprzednim odcinku doszliśmy do 8 września 2028 roku i przed nami teraz będzie czwarta kolejka La Ligi. Jak na razie zaczynamy bardzo dobrze, po trzech meczach 3 zwycięstwa, komplet punktów. Komplet punktów też jedynie ma tylko Barcelona, więc zapowiada się, że to będzie kolejny rok mocnej rywalizacji z Barceloną, ale liczę, że do 3 razy sztuka i że w trzecim sezonie damy już ostatecznie radę wygrać tutaj La Ligę. Przed nami mecz z Villarrealem. Villarreal jest na 9 miejscu, więc ten mecz sobie rozegramy. W poprzednim odcinku mieliśmy m.in. derby Madrytu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i tam wygraliśmy dosłownie rzutem na taśmę, bo w ostatniej akcji, już nie pamiętam kto to był, ale ktoś z naszych graczy w ostatniej akcji meczu strzelił bramkę na 2-1, więc to był naprawdę niesamowity mecz. A teraz przed nami starcie z Villarrealem. Tak wygląda nasz skład. Rojas na lewej obronie, no bo niestety Truffert praktycznie w ostatni dzień został sprzedany, więc naprawdę transferowo tragicznie, naprawdę tragicznie. Straciliśmy Viniego, straciliśmy Simakana, straciliśmy Truffert też. Nie wiem, czy nie kogoś straciliśmy, może zapominam o kimś, ale nie kupiliśmy praktycznie żadnego niesamowitego gracza. Nie mamy po prostu, nie mamy dobrego okienka transferowego za nami. Mam nadzieję, że w zimie będą jakieś dobre transfery, bo dużo Real zgarnął tych pieniędzy na pewno na tych transferach, a za to niestety nic nie wydaliśmy zbytnio. Ja liczę, że to się zmieni, tak już mówiłem, w zimie. Choć na przykład takiego Viniego nie da się praktycznie zastąpić, nie wiem, kogo musieliby tutaj ściągnąć. Jest dalej do dzisiaj ciekawy, bo kiedyś się może dowiemy, gdzie Vini przeszedł. To jestem mega ciekawy tego. Zakładam, że ktoś z Premier League go wziął, albo PSG. Zakładam, że któraś z tych opcji. Ale to jest naprawdę niesamowite, bo ja ile razy robię odbudowę kariery menadżera i nigdy nie widziałem, żeby Vini odchodził z Realu. A tutaj w tej karierze zawodnika odszedł, to jest mega dziwne. To jest jeden właśnie z takich graczy, którzy zwykle nie przynosi się. Haaland też, nigdy go praktycznie nie widzę, żeby się przenosił z City, więc to mnie mega zdziwiło, że to się wydarzyło. Karmo bawi się z piłką cały czas, może by w końcu podał, naprawdę. Ja chyba wyjdę, bo... No właśnie, poproszę o podanie, bo on z 5 minut dosłownie jakby się zaciął normalnie. Tomiyasu. Teraz już dobre podanie. Do nas piłka teraz, ale musi to być celniejsze, bo to nie jest trudna piłka do zrobienia. To jest naprawdę łatwa piłka do podania. Kakueret dopiero debiutuje, ale zapomniałem o tym, bo on został kupiony, a potem przeszliśmy do Anglii na mecze towarzyskie. Więc nawet zapomniałem, że Kakueret jeszcze nie debiutował. Dobra, obrona tutaj i teraz szansa na kontrę. Niestety nie całe podanie. Nie wiedziałem, nie byłem zdecydowany, czy mam biec naprzód, czy jednak podawać. Podałem w ostatniej chwili i to nie było dobre podanie. Nie było celne to przede wszystkim podanie. Dobry blok i to będzie rożny dla Villarreal w tym momencie. Wrzutka, może... Aj, dobra interwencja. Myślałem bardziej tutaj nad kontrą, a było blisko i moglibyśmy nawet stracić bramkę w tym momencie. Będzie drugi rożny teraz, znowu na krótko. Teraz może, a nie udało się znowu dostać tej piłki. Strzał i to jest gol, naprawdę to jest gol. Jakim cudem oni to daje radę zmieścić? Myślałem, że to będzie dobra dla Courtois, niestety to nie była obroniona akcja, tylko to niestety jest stracona bramka. No, nie spodziewałem się, myślałem, że to nie wyglądało to, aby było na tyle groźne, że to będzie gol, a jednak Villarreal trafia. Gomez, João Gomez, on jest chyba kapitanem, jeśli dobrze widziałem, w Villarrealu. Piłka wybita, ale jeszcze, no właśnie, a dobra, mamy piłkę ostatecznie. Kneszewicz. Nie ma tutaj do kogo podać praktycznie, teraz mamy piłkę z autu. No nie, to w ogóle wycofanie nie było potrzebne, to wycofanie było tak niepotrzebne. No i super, naprawdę. A wszystko się zaczęło od tego głupiego, niepotrzebnego podania do tyłu. Naprawdę, to było tak niepotrzebne. Już lepiej wyrzucić naprzód i im oddać piłkę, niż podać do tyłu i spowodować takie zamieszanie tam, błąd i... No i super. No i mamy 2-0 już teraz dla Villarreal. Naprawdę niesamowite, jak potrafiliśmy tak szybko im oddać dwie bramki. Tomiyasu, prosty błąd znowu. Jak nie lubię takich podań, które są... Wydaje się, że naprawdę to jest tak łatwe, żeby tam podać celnie, a nie potrafią nasi koledzy podać.
Dobra, teraz może być sytuacja. Musimy tutaj wchodzić jakoś. No właśnie, dlatego. Tego się bałem i to się wydarzyło. Niestety nasz kolega z zespołu stracił piłkę. Za mocne podanie? Nie, perfekcyjne. Oczywiście, że perfekcyjne podanie tutaj na linię praktycznie. Kneszewicz. Teraz jeszcze może się uda tą piłkę podać. No nie uda się niestety. Jeszcze przynajmniej no, ten oddać strzał chciałem przynajmniej nawet, żeby był rożny. Nie potrafimy nawet narożny tutaj. Sofian Diop strzelec drugiej bramki. Świetne podanie do Caio Henrique. Dobrze, że to podanie jest niecelne, ale wyglądamy koszmarnie. Dosłownie wyglądamy koszmarnie w tym pierwszym meczu. I szykuje się pierwsza strata. Pierwsza strata punktów będzie na 100%. Tylko bałem się, że też od razu przyjdzie pierwsza porażka. Dopiero wstałem i od razu mi podałem piłkę. Nie dali mi tutaj praktycznie ogarnąć, może to powiedzieć, gdzie jest dokładnie. Oni już mi podają tą piłkę. To Miyasu. Teraz, jeszcze na dół. Dobra, Neres, to jest gol. To jest chyba najgorsza setka, jaką widziałem zmarnowaną od bardzo, bardzo dawna. Dosłownie jest, no nie wiem ile on był, 7 metrów może przed bramkarzem. Ma całą bramkę i on decyduje się, żeby strzelić bramkarza. No naprawdę trzeba być niesamowity, żeby w takiej sytuacji nie trafić. Naprawdę, to trzeba mieć talent chyba, żeby nie trafić w takiej sytuacji. Czemu akurat on musiał być? Czemu nie mógł tam przebyć bąk? Bo wydaje mi się, że nasz napastnik by umiał lepiej. No każdy to powinien lepiej wykorzystać. Nie ma tej wymówki tam naprawdę na pozycję. Nawet bramkarz to by powinien wykończyć. Taką sytuację to ktoś, kto nawet nie jest zawodowym piłkarzem powinien wykończyć, taka jest prawda. Dosłownie wystarczy albo w lewo, albo w prawo uderzyć. I byłaby bramka. No i mielibyśmy przynajmniej już jedną bramkę odrobioną. I ten remis byłby bardzo realny. A teraz ten ślizg dużo później niż powinien zrobiłem. Diop. Dobra, podanie do Rzoty, Rzota. Dobrze, tu wycofuję do tyłu, Courtois. Tylko my nie możemy właśnie tracić czasu, dobrze, podanie od razu naprzód. Neres, tylko też, żeby nie stracić. Tomiyasu na skrzydle dostaje piłkę od nas. No tutaj właśnie nie miał zbytnio jak podać. Nico González, Jota znajdują tak łatwo tę sytuację. To chyba będzie trójka. Na szczęście nie wiem, co zrobił Jota w tym momencie. Podanie do nas szybko. Nie chcę tracić czasu tutaj właśnie. Nie wiem, co Jota zrobił w tym momencie. A to oczywiście nie jest nasz problem. Kakweret. On wydaje mi się, że... Nie wiem, czy w poprzedniej FIFA, jak robiłem karierę zawodnika, nie byłem z nim w zespole. Tak nie mam wrażenia przynajmniej. Dobry plan, ale... Nie potrafi znowu bąk podać do nas nie taką trudną piłkę. Jakiś jest problem z tym podawaniem dzisiaj. No jak już podaliśmy perfekcyjnie, to i tak to wykończenie, bo też wiadomo jakie. Piłka do nas może w końcu, dobra. Neres. I to jest właśnie ten problem. Jakbyśmy mieli na tej pozycji Winiego, to byłoby już 2-2. I to najbardziej boli. To najbardziej boli, że po co my naprawdę sprzedawaliśmy Winiego? Po co my go sprzedawaliśmy? Strzał teraz od nas, ale to jest troszeczkę za niskie. Niestety broni bramkarz Villarrealu. Po raz kolejny uderzam, tym razem troszkę za mocno. Uderzam z daleka, bo już no nie ma ratunku dla nas w tym meczu, więc próbuję cokolwiek. Caio Henrique. Jakoś tutaj mamy piłkę, choć dziwne, że ja dalej miałem, ale dobra, to Miyasu.
No i oczywiście, że nie potrafiłem podać. I też decyzyjność tych podań, gdzie podajemy, to też jest duży problem z tym. To jest strasznie taki, to jest strasznie naprawdę bolesny mecz, bo jedno jest przegrać jak właśnie po dobrym meczu, a my po prostu gramy tragicznie. Pomimo, że mieliśmy te dwie sytuacje, to i tak po prostu gramy tragicznie, to najbardziej boli. No i to jest bramka ze spalonego, oczywiście. Oczywiście, że jak my już mamy tą bramkę, to jeszcze to jest spalone. To jest tak pechowy mecz. Dwie sytuacje, które powinny być bramkami i spalone tutaj, no, na granicy takiej pewnie. Naprawdę, to po prostu był mecz, który nie mogliśmy wygrać i niestety. I niestety, tak jest, niestety nie wygraliśmy go. My nie mamy już energii, żeby biec. Nie dostałem niestety piłki. I my teraz dosłownie nie mogliśmy zrobić jednego ruchu i od razu jest przy nas tutaj gracz Villarrealu. Kolejny raz ta sama sytuacja, dosłownie nic nie mogłem zrobić, bo od razu straciłem piłkę. Niestety nam się przytrafił tragiczny występ. To był mecz, który nigdy nie chcę pamiętać, nigdy nie chcę sobie o nim przypominać, bo naprawdę to jest, takie mecze są takie najgorsze praktycznie do grania. Teraz przynajmniej jedna bramka, ale najgorsze to jest to, że też mieliśmy tę sytuację, tylko nie potrafiliśmy oczywiście wykorzystywać ani jednej, tylko dopiero teraz, w ostatniej akcji meczu. Porażka 2 do 1. Porażka, która mega boli. Porażka, która jest naprawdę kompromitująca. I niestety przegrywamy pierwszy raz w tym sezonie ligowym. Teraz będziemy mieli Ligę Mistrzów, ale w Lidze Mistrzów będę tylko grał, jak będą mecze, że będziemy musieli grać, że na przykład byłaby tam sytuacja, że możemy nie awansować, bo tak to nie będę grał tych wszystkich meczów w fazie grupowej. To jest najgorszy taki właśnie mecz jak Villarreal. Tak się właśnie trafił na sam początek, więc to po prostu dosłownie tak psuje troszkę humor tak na sam początek odcinka. Zdecydowanie wolałbym, żeby na sam koniec odcinka tak było, żebym miał gorszy humor, można tak powiedzieć, pod koniec. A teraz mi to, no, nie fajnie naprawdę, że w taki sposób zaczynamy już naprawdę od razu po prostu jest inaczej. Jakbyśmy zaczynali na przykład odcinek od jakiegoś świetnego występu, no to by było super, a tak to dosłownie jest na odwrót. To przybywa nowy zawodnik, to pewnie jest o Kuerecie. Karma jednak, to jest stara rzecz jeszcze, bo Karma już dawno od nas przyszedł, więc dziwne, no ale nic. Mecz z Interem, tak jak już mówiłem, nie będę grał. Przesymulujemy sobie to starcie z Interem. W Interze nie ma naszego tutaj byłego gracza. Tak właśnie patrzę, bo w jakimś na pewno europejskim zespole jest Vini. Wygrywam 2 do 1 po naszym dublecie, więc super, zaczynamy tą edycję Ligi Mistrzów dla nas, tak naprawdę. Teraz wracam do meczu ligowego. Elsze, ile ma punktów ten zespół, żeby wiedzieć, czy będziemy grali ten mecz? 3 punkty, to jest miejsce 15, więc ten mecz nie będziemy rozgrywać akurat. Więc dam sobie tutaj szybką symulację. I ten mecz ligowy wygrywamy 3 do 2. Mieliśmy jedną bramkę. Jeden też strzelił Neres i Kakwered, więc wygrywamy 3 do 2. To dobrze naprawdę, że przynajmniej wygrywamy. Teraz będzie mecz z Hetafe w lidze też nie mam pojęcia. 7 punktów to już może być top 10. I to nie jest jednak top 10, to jest 11 miejsce, więc symulujemy to starcie. Szybka symulacja i mecz z Hetafe. Przegrywamy. Bąk z jedną bramką dla nas. Kolejny mecz ligowy będzie chyba teraz od razu, tak, teraz będzie od razu mecz z Bilbao. To może być mecz, w którym będziemy grali. Choć 7 punktów to też naprawdę nie wiadomo, czy będziemy to jednak grali. Musimy sobie od nowa zrobić tutaj trening też jeszcze przy okazji. Jeszcze z VRL, to jest jeszcze mocny zespół, więc pomimo tragicznego występu też jest troszkę zrozumiała ta porażka, jednak no, z Hetafe nie powinniśmy przegrywać, taka jest prawda, nie powinniśmy przegrywać z Hetafe. Bilbao z tymi 7 punktami jednak są na 15 miejscu, więc dobra, nie rozegramy jednak tego starcia. Przesumulujemy ten mecz. Tym razem wygrywamy świetnie. I to jest hat-trick, to jest nasz hat-trick plus jedna bramka Bąka, więc
Kolejny raz świetnie tutaj gramy i prowadzimy nasz zespół do zwycięstwa. Drugi mecz w Lidze Mistrzów, tym razem naszymi rywalami są Rangers. Oni wygrali swój mecz, więc jestem ciekaw, kto tam jeszcze jest w naszej grupie. Czy damy radę pokonać Rangers? Dajemy radę pokonać ich i mamy znowu dublet. Super, naprawdę. Niesamowicie gramy jak na razie na samym początku tej Ligi Mistrzów. Dwa mecze i od razu cztery bramki. Super, naprawdę super. I też jesteśmy jak na razie jedynym graczem, który strzelał w tej edycji Ligi Mistrzów dla Realu. Bo w pierwszym meczu i w drugim strzeliliśmy jedyne bramki. Powołanie do reprezentacji i zbyt wiele kartek. Czy nie zagramy chyba w meczu ligowym, czy Ligi Mistrzów? W Lidze Mistrzów, no to szkoda. Cadiz ma ile punktów? Cadiz ma 10 punktów. To chyba będzie top 10. To jest top 10, więc ten mecz sobie rozegramy. Tylko jedna rzecz jednak. Czy te mecze to są towarzyskie mecze? Towarzyskie, dobra. Bo jakby nie były towarzyskie, jakby to były eliminacje, no to bym nie rozegrał tego meczu. Ale tak to rozegramy, to spotkanie. Więc wracamy z powrotem do meczu ligowego tutaj. Drugi mecz na dzisiaj, pewnie ostatni, który sobie zagramy. Jesteśmy w dobrej formie. 10 bramek mamy też w lidze. Jesteśmy królem strzelców na obecną chwilę. Ale jednak wolałbym strzelić 0 bramek, a wygrać ligę, szczerze. Bo już królem strzelców zostawałem nieraz. Indywidualne nagrody wygrywałem, ale chciałem wygrać ligę. Naprawdę już dawno tego nie widziałem i wróciło to, co jest, no nie wiem jak nawet określić, jedna z najgorszych rzeczy, jaka może się wydarzyć, czyli ten ekran, który mi zasłania widok, nie wiem, czasami nawet nie widzę, kiedy dostanę piłkę. Taka troszkę optymistyczna, ale próba na sam początek. Kolejna próba, tylko ten strzał jest słaby, mega, nie możemy tak słabo uderzać. Diaz podaje do Cho, czy tam Sho, nie wiem dokładnie jak na to się ma, to jest chyba ten Mohamed Ali. Mohamed Ali Sho chyba, czy właśnie Cho, nie wiem dokładnie, chyba Sho to jest, chyba, ale nie jestem pewny. Piłka nie wędruje do nas. No najwięcej chyba bramek strzelonych w tym sezonie w lidze, jak na razie to jest świetne przejęcie. Aj, myślałem, że będę, miałem robić śliska. To jest żółta kartka, to jest żółta kartka dla Kadizu. My mamy piłkę, aha, dobra. Najpierw nam nie dostała piłki. Dobrze, nie dostałem. I jeszcze jeden strzał. I jeszcze podanie do tyłu. Knerzewicz. I to jest bramka. Pięknie. Mamy asystę. I mamy też prowadzenie. Świetnie to przymierzył nasz środkowy pomocnik. Był to taki power shot oczywiście. I no dosłownie to perfekcyjnie przymierzył. Piękne wykończenie. Jest szybkie prowadzenie w meczu z Cadizem. Piąta bramka, więc naprawdę dużo bramek strzela, jak na pomocnikach Knerzewicz. Timothy Weah na skrzydle. Timothy Weah wdaje do Shaw. Dobre przejęcie. I ta szansa na kontrę. Piłka do nas. Mało co widzimy, ale dobra. Kowacić. Bąk i też piłka powinna być do tyłu do Knerzewicza, no ale nic. Tracimy piłkę. Strzał z daleka po raz kolejny i tym razem to też dalej nie jest gol. Nie potrafimy jakoś troszkę więcej tej siły wrzucić, a jest zatrożny. Który niestety jest złapany przez bramkarza. Bernardoni, to jest Francuz, jeśli dobrze pamiętam. On chyba gra też w ligę. Niecelne, tragiczne podanie. Może powinienem prostopadą piłkę dać? No nie wiem. Nian, Timothy Weah na skrzydle. Timothy Weah do Kikina tutaj. Cały czas na tym skrzydle atakują. Uciekamy już na prawie czego na kontrę. Neresz. Świetna piłka, Knerzewicz. Wycofajmy tutaj do tyłu. Aha, dobra. Myślałem, że byłem pewny, że ta piłka jest do mnie i dlatego kliknąłem strzelanie już. Byłem pewny, że ta piłka jest kierowana do mnie, bo znając naszych kolegów zespołu, oni często
Nawet praktycznie zawsze podają do nas, ale dobra, tutaj nie było to akurat podają do nas. No jakbym wiedział, no to bym też nie klikał, nie zmuszałbym naszych kolegów zespołu do strzelania. Dariusz Bąk podaje tutaj go to Kowacicia, Kowacić. Neresz, nie wymusił tutaj różnego. Aj, nie udało się jeszcze teraz, nie udało się też podać. Dobry blok, ale będzie to out, tak, będzie out dla Kadizu dalej i żółta kartka jeszcze, nawet nie wiem kiedy był jakiś tam faul, ale żółta kartka odłożona. Timothy Weah. Alarcon na skrzydle atakuje, podanie do Silasa, Silas, czy Silas w sumie nawet dokładnie może. Mamy piłkę i to jest szansa dla nas na skrzydle, uciekamy teraz. Nie widzę za dobrze co się dzieje, ale próbuję jakoś uciec, dobra, mamy piłkę cały czas. Wycofanie, jeszcze Dariusz Bąk, niech uderzy przynajmniej. My uderzymy, no to, ale to nie jest gol. I też koniec pierwszej połowy, jak na razie prowadzimy. Choć to prowadzenie powinno być znacznie większe, ale trzeba się cieszyć, że w ogóle prowadzimy. Myślę, że te kolejne bramki w drugiej połowie nadejdą tak naprawdę. I możemy zaczynać. Kowacić. Nasz kapitan cały czas przy piłce. Ciekawa piłka do nas. My wrzucimy od razu tutaj, ależ piękna piłka, Neresz i to jest gol, to jest druga asysta. Jeśli nie strzelamy bramek, to za to przynajmniej asystujemy i to jest druga nasza dzisiaj asysta. Nie ukrywam, że to było celowane na Dariusza Bąka, ale dobrze, nawet troszeczkę za mocne to było podanie, bo ostatecznie ta piłka przeszła do Neresza, który był w znacznie lepszej sytuacji. Dobra główka, bramkarz próbował i ledwo coś by to wybronił, ale nie udało mu się. No, wydaje się, że tutaj 3 punkty nie są zagrożone tak naprawdę. Świetny przerzut do Weah, tutaj Timothy Weah. Świetne przejęcie i kontrujemy. Aj, tragiczne podanie niestety. I znowu Cadiz przejmuje piłkę. Świetny przerzut do Weah, Timothy Weah. Kolejna kontra tutaj możliwa dla nas. Niepotrzebnie się zatrzymywałem, ale dobra. Możemy za to zgarnąć trzecią asystę. I to nie jest gol niestety, ale to jest poprzeczkę strzał, było blisko. I może teraz jest gol, mamy bramkę. 3 do 0, 60 minuta. Do dwóch asyst dokładamy bramkę i teraz też na pewno dokładamy pewność, że mamy 3 punkty. Bo jeszcze jak mieliśmy 2 do 0, no to jeszcze te dwie bramki na remis istniało takie ryzyko, a trzech bramek na remis na pewno nie trafią. Świetne wykończenie, naprawdę. Nie dał rady wyskoczyć na tyle wysoko bramkarz. Piękne wykończenie. 11 chyba bramka, jeśli dobrze pamiętam, w tym sezonie ligowym. Teraz też sobie odpoczniemy troszkę od meczów ligowych, bo i też ogólnie od klubowej piłki tak naprawdę, bo będziemy mieli kolejne mecze reprezentacyjne, kolejne towarzyskie mecze w barwach Anglii. Dobrze już zagrała akcja, ale kończy się to ostatecznie tutaj spalonym i zmiany teraz w barwach Cadizu. Janę wschodzi, a Sankoch wchodzi w tym momencie. My nie robimy chyba żadnych zmian jak na razie. Timothy Weah podaje do Vitala. Świetna teraz, świetna obrona nasza tutaj. I szansa na kolejną kontrę, 68 minuta. Piękna piłka do nas. Podaje, jeszcze próbowałem jakoś Neresza znaleźć, ale nie udało się. Będzie za to rożny. Salah wchodzi, a schodzi Dariusz Bąk. Więc teraz w ataku praktycznie mamy trzech skrzydłowych.
Salah. To jest dobra sytuacja, żeby uderzyć, a niestety nie uderzył. My za to uderzymy. I niestety bramki nie ma, będzie rożny z drugiej strony. I to jest gol. Hat-trick assist w starciu z Cadizem. To jest chyba nie, to jest Romero. Nie mogę pamiętać tego drugiego obrońcy, ale to jest oczywiście Karmo. Ale to był Romero. Świetnie, w końcu mamy bramkę z rożnego, też musieliśmy troszkę czekać. Strzał był naprawdę prosto w bramkarza, ale jednak, bo ta piłka tak szybko leciała, że bramka nie dał rady tutaj obronić tego. Świetne, szybkie przejęcie, ale znowu tak samo szybko tracimy piłkę. I znowu przejęcie. I znowu kontra teraz w Salah. My nie mamy już praktycznie w ogóle energii. A oczywiście próbujemy pomóc tutaj w ataku. Podanie do środka. Spalony chyba? Nie, to nie był spalony. W Salah na 5-0. Więc jest też bramka Salaha z ławki. Zawsze dobrze mieć takiego gracza jak Salah, bo on często potrafi wejść z ławki i trafić ważne bramki. To też jest bardzo doświadczony skrzydłowy. Jeden z najlepszych skrzydłowych tej ery, można tak powiedzieć. I zejście teraz jak Kneszewicz schodzi. Więc nasz pomocnik, który strzelił pierwszą bramkę, jeśli dobrze pamiętam, on chyba strzelił pierwszą bramkę. Teraz schodzi, nie wiem nawet kto za niego wszedł nawet, nie patrzyłem zbytnio. Piękne przejęcie Tomiasu. Świetna piłka z powrotem do nas. Możemy biec po bramkę. I to właśnie jednak nie robimy. Miałem mówić, że to właśnie robimy. Słupek niestety nas zatrzymuje. Szkoda, ale niestety. Prawie znowu Romero strzelił. Aj, te strzały z takiej odległości po prostu są takie piękne, jeśli się uda strzelić bramkę, za to spróbowałem. Zwłaszcza prowadzimy 5-0, więc możemy się troszkę teraz pobawić i uderzać, skąd chcemy tak naprawdę. Teraz może? Aj, zdecydowanie za mocno. Próbuję to jakoś zawsze w miarę wymierzyć, nie zawsze się jednak uda. 88 minuta. Wynik dawno przesądzony już tak naprawdę, jedynie tutaj tylko... Od jakiegoś czasu się można było zastanawiać, ile jeszcze damy radę strzelić, ale chyba już więcej, chyba już więcej nie strzelimy. Ostatnia akcja Cadizu, która jest zakończona niepowodzeniem. Czy w ogóle oni mieli jedną taką dobrą nawet okazję? Nie przypominam sobie w ogóle, że mieli jakieś dobre okazje tak naprawdę. To był chyba spalony. Tak, to był spalony, dlatego też sędzia zakończył to spotkanie. Wygrywamy 5-0, ostatecznie niszczymy tutaj Cadiz i mamy 3 punkty, mamy też hat-trick assist i jedną bramkę, więc kolejny świetny występ w tym sezonie. Naprawdę to jest kolejny sezon z rzędu, w którym wydaje mi się, że spokojnie mogę powiedzieć, że jestem najlepszym zawodnikiem na świecie obecnie tutaj. I teraz jedziemy na zgrupowanie. Na pewno USA mam jako jednego z rywali i Chiny, tak właśnie. Wiedziałem, że jakieś jeszcze... Chiny? Co ja powiedziałem? Z jakim cudem mi przyszły Chiny do głowy? Hiszpania, nie wiem czemu. Może przez to, że... Wiadomo, że Chiny przez CH, ale też jakby na H zaczyna. Jakoś ten czerwony też kolor Chiny mam, ale nie wiem czemu mi przyszło do głowy Chiny. No, ale mniejsza z tym. Jesteśmy daleko na ławce chyba, tak. Daleko jesteśmy na ławce, więc przydałoby się zrobić ten trening tutaj. A niestety u Southgate'a musimy od nowa też kolejny raz zrobić te ćwiczenia, no ale zrobimy sobie na szybko. Chciałbym, na ten mecz na pewno nie wrócimy, ale chciałbym jak najszybciej wrócić do podstawowej jedenastki w Anglii. I to mamy zrobione, więc trening gotowy i możemy przejść do meczu z Hiszpanią. Jeśli dobrze wejdziemy z ławki, przydałoby się strzelić. Wchodzimy za Jadona Sancho i mecz się kończy ostatecznie 2-1, więc może asystę mamy, nie wiadomo, ale tak czy tak przegraliśmy. Spadamy na ławkę, ale chyba za niedługo będziemy mogli kolejny trening zrobić. Tak, będziemy mogli już teraz zrobić. Więc na mecz z USA na pewno wyjdziemy w podstawowym składzie. No będzie to na pewno fajne i sentymentalne spotkanie, które i tak nie będziemy grać, ale i tak to będzie sentymentalne spotkanie, no bo jednak
Nigdy nie zapomnimy tego, że oczywiście nasza kariera zaczyna się właśnie w Stanach Zjednoczonych, w barwach Interu Miami. Tam Romeo Beckham zaczynał swoją karierę i doszedł aż do tego momentu, że jest najlepszym zawodnikiem na świecie i jest w największym klubie na świecie też, więc to też naprawdę niesamowite. I pora na spotkanie z USA. Też mogliśmy tam naprawdę być... No mogliśmy mieć też szansę grać w barwach USA, ale ostatecznie jesteśmy graczem Anglii. Beckham z jedną bramką, czyli dokładamy tylko jedną bramkę, ale przegrywamy niestety. I w takim sposobem wracamy z powrotem do Realu Madryt i przed nami będzie mecz z Walencją. To będzie ciężkie starcie, które będzie w następnym odcinku. Jeśli wygramy, to będziemy na pierwszym miejscu, tak, bo przeskoczymy Villarreal i też przeskoczymy Valencia punkt, jeśli wygramy. Jeśli zremisujemy, to będziemy mieli drugie miejsce, jeśli przegramy, to zostajemy na trzecim, więc tak to wygląda. Więc dosłownie każdy scenariusz daje nam inne miejsce. Zwycięstwo daje pierwsze, remis drugie, porażkę trzecie, więc liczę, że będzie zwycięstwo, ale na pewno będzie ciężko. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!